Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym specjalnym wydaniu programu Wywiad Rzeka. Dzisiaj nasz program jest nagrywany przed pomnikiem ofiar katastrofy 10 kwietnia. Moim Państwa gościem jest pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, ostatnio wydano dokument nazywany raportem Millera. Co Pan o nim sądzi? Trudno to nazwać dokumentem. To jest jakaś twórczość bardziej prozatorska niż faktyczny dokument. Pominięto w nim znaczące fakty. Rozminął się minister Miller z prawdą, mówiąc o tym, że BOR nie ma obowiązku zabezpieczać lotniska. O tym mówi jednoznacznie instrukcja HEAD, czyli ta instrukcja o ochronie najważniejszych osób w państwie. Prezydent jest najważniejszą osobą w państwie i tak lotnisko, wizytę, przelot powinien BOR chronić. Więc jest to, można powiedzieć, opis części sytuacji, taki wybielacz dla działań ministra i rządu, a nie raport. To na rangę raportu nie zasługuje. Ja, kiedy słuchałem relacji w telewizji, odniosłem takie wrażenie, że szkolimy idiotów, którzy jak wariaci latają bez papierów. No, to można by było w ten sposób rzeczywiście powiedzieć. Cała odpowiedzialność została zrzucona na polskie wojsko, na pilotów. Wskutek tego rozmontowano pułk lotniczy, który obsługiwał właśnie loty najważniejszych osób. Pewnie teraz premier znów wróci do swojej koncepcji latania rejsowymi samolotami, choć to wydawało się raczej niemożliwe, no ale czego się nie robi dla propagandy. Natomiast ja myślę, że w następnym kroku będzie rozwiązanie całej armii polskiej, rozbrojenie Polski, a minister Miller otrzyma kwiaty, tak jak otrzymują to inni ministrowie, którzy sobie nie radzą. No, ta cała farsa odejścia ministra Klicha, który niemalże medal Orła Białego otrzymał, odchodząc z ministerstwa, gdzie popsuł, co mógł popsuć, no to można powiedzieć, wszystko stoi na głowie. To jest takie odwracanie kota ogonem. Natomiast ci, którzy rzeczywiście nie dopełnili swoich obowiązków, czyli BOR, nie zostali rozformowani, a dowódca BOR-u został awansowany. Ja kiedy byłem na konferencji pana premiera Tuska, odnosiłem wrażenie, że on w pewnym momencie się pogubił. On już nie wiedział, dlaczego ministra Klicha zdymisjonował. Może pan wie? Ja odnoszę wrażenie, że pan premier Donald Tusk nigdy się nie odnalazł, więc trudno, żeby teraz się pogubił. Panie pośle, w tym tak zwanym raporcie jest kilka nieścisłości, które mnie osobiście zastanowiły, a czytając z kolei dokument Białą Księgę, o której mieliśmy okazję rozmawiać poprzednio, no widzę, że są pewne różnice, zwłaszcza tutaj kwestia podejścia do lądowania, gdzie raport twierdzi, że no nie próbowali, że próbowali lądować, ja tak to przynajmniej zrozumiałem. Biała Księga mówi co innego. Jak to pańskim zdaniem mogło wyglądać? Opowiadanie pana ministra Millera jest po prostu opowieścią kreowaną o tym, jak chciałby rząd, żeby ta sytuacja została oceniona przez społeczeństwo. Pominięto cały szereg zagadnień, chociażby przygotowań do wizyty, ochrony lotu, ochrony lotniska. Skupiono się tylko na ostatnich kilku minutach lotu, kiedy pilot wprowadzony w błąd przez wieżę popełnił pewnie jakiś drobny błąd, który był fatalny w skutkach, no ale to był już tylko i wyłącznie skutek wcześniej popełnionych błędów, zaniedbań, braku naszego człowieka na wieży, który mógłby zweryfikować, czy dane podawane do samolotu są prawdziwe i tak dalej, no a pan Miller snuje opowieść, która ma jeden cel, przerzucić odpowiedzialność na tych, którzy już nie mogą się bronić, na tych, którzy zginęli i zamknąć sprawę, mówiąc, że no, wszystko już jest załatwione. Nie jest wszystko załatwione. Jeśli w Polsce przyjdą warunki na obiektywną ocenę tej sytuacji, trzeba będzie do tego wrócić. Panie pośle, pan Opara bodajże wspominał, że kiedy przygotowywano wizytę pana prezydenta, najdelikatniej mówiąc dyplomatycznie, były pewne nieścisłości i niedociągnięcia. Czy według tego, co autorom Białej Księgi udało się ustalić,
to mogło mieć wpływ na los Tupolewa. Z całą pewnością Biała Księga jest dokumentem pełniejszym, mimo że państwo ma dużo większe możliwości badania. Prokuratura może badać, przesłuchiwać pod rygorem kary za składanie fałszywych zeznań. To Biała Księga zawiera w sobie znacznie więcej elementów, które zbliżają nas do prawdy o tym, co się wydarzyło, choć ani Biała Księga, ani ten tak zwany raport Millera, ani ten tak zwany raport MAC prawdziwych przyczyn nie wykazały. Więc przed nami tak naprawdę jeszcze wciąż dochodzenie do prawdy, no a te różne rzeczy, o których mówią urzędnicy Kancelarii Prezydenta, w tym również pan Opara, wskazuje na to, że ta sprawa nie jest zbadana rzetelnie, nie jest zbadana obiektywnie i nie jest zbadana do końca. A te słynne dwa wstrząsy, o których wspomina Biała Księga, o których zupełnie milczy raport. No właśnie, i to jest kolejna rzecz, która jest niewyjaśniona, jest to jeden z elementów wielkiej zagadki. Ta cała składanka, która doprowadziła do tej katastrofy, jest po prostu jeszcze bardzo, bardzo wątła. To jest wciąż tylko zapis różnych zdarzeń, które nie do końca są potwierdzone. Nie są też zaprzeczone, więc tu jeszcze wciąż błądzimy w tej smoleńskiej mgle. Pytam dlatego, że jeden ze świadków, który tam był w tym czasie, wspomina o ogromnej kuli ognia, więc po prostu ta teoria 15 metrów i dwóch wstrząsów właściwie miałaby sens. No rzeczywiście tutaj jest wiele elementów, które wskazują na to, że przebieg rzeczywisty katastrofy jest inny niż opisywane te tak zwane oficjalne dokumenty. Natomiast prawdy na razie nie znamy. I te dokumenty, które są przedstawiane z jednej strony przez Rosję, z drugiej strony przez rząd polski, nie oddają stanu faktycznego. Jaki ten stan faktyczny jest, nie wiemy. Biała Księga pokazała kilka różnych rzeczy, o których nie ma w tych raportach. Daje dowody na to, że wystąpiły tam jakieś dziwne zdarzenia, które nie zostały sprawdzone i nie zostały zbadane, ale tak naprawdę wyjaśnienie tej sprawy pewnie potrwa jeszcze wiele lat. To zupełnie przypomina historię mordu Katyńskiego, gdzie po bardzo wielu latach prawda dopiero wyszła na światło dzienne, a niektóre rzeczy do dziś są jeszcze wciąż ukryte. Na koniec jeszcze poproszę o kilka słów komentarza do takiego zdarzenia. Mianowicie, kiedy ci, którzy chcą mówić prawdę, te media, które chcą mówić prawdę, przyjeżdżają do Sejmu, one są karane. Na przykład my dostaliśmy mandat za ten słynny parking dla gości, bo nasz wóz nie został uznany za wóz transmisyjny. Więc po prostu, jak pan skomentuje takie, no w sumie, nękanie mediów, tych, którzy myślą inaczej niż pan Tusk? Nie tylko mediów, po prostu ma być jedna obowiązująca prawda, a każdy, kto ją próbuje podważać, jest wrogiem publicznym numer jeden czy numer dwa, no i musi się liczyć z konsekwencjami. Tylko mandat to jeszcze niewiele, na Białorusi wsadzają do więzienia, ale to jeszcze pewnie przed nami. Nie, no jeszcze nam dodali do towarzystwa taką panią z aparatem, która ciągle robiła nam zdjęcia, prawda, bez legitymacji prasowej. No ale to pewnie była przedstawicielka służb. No, jeśli chodzi o ochronę parlamentu czy różnych instytucji, to też trzeba powiedzieć, że ci, którzy mają zadanie chronić, no, mają pewne powierzone obowiązki, więc oni je wykonują. I to nie kwestia tych, którzy chodzą, nie kwestia Straży Marszałkowskiej czy tajnych oficerów BOR-u, którzy chodzą i ewentualnie robią dokumentację, to kwestia tych, którzy wydają polecenia. Nie ręka tutaj winna, a głowa, która nią kieruje. Dziękuję bardzo.